report. WMD system operational. Waste disposal. Mi się wydaje, że gra nas poprowadzi tak po wszystkie miejsca po kolei. Trzeba zrobić tak. Ty, on chce nas zabić tu. Uciekajmy. Czego strzelasz? Nikt nie strzela, to taki dźwięk tutaj jest, wiesz? Aha. Ej, ale tam... tędy mamy iść. Idziecie? Idziemy, no. Nie bądź taki, poczekaj na nas. Bo tam nie wpadłem. Oj, teraz może się dostaniemy tam, gdzie chcieliśmy. Może. Jest tam coś na dole? Jest. Szynka. Blokada minus 2. Nie da się tego... To takie fizyczne drzwi są. Szynka. No to otwieraj. Podstawowy komponent. Fioletowy. O, to faktycznie trzeba podejść. Łukaszek? W którym miejscu? Nie, ja nie podniosłem tego wyposażenia. A, może się dodało już. Chyba tak, wiesz. Nogi. Pancerz. Kask. Nie ma. Wyparowało? Wiesz co, może powtórki się jakoś stakują i w sklepie będzie można sprzedać. Boże, dobra. Później się zobaczę. Tu trzeba iść. Blokada lody 2. To nic nie było? Gdzie wy jesteście? A, tu nie ma przejścia. Ja przy skrzynce byłem. Okej. A, dobra, widzę jak idziecie. Te cienie na mapie też są dobre. O, skrzynka jest tam dalej. O, jest ten przedmiot, widzicie? To jest właśnie ten przedmiot. Datapad. Zlecenie. Zlokalizuj. Granat. O Jezus, to jest taktyczna broń. Ciekawe, czy można rzucić jeden jelo, czy można rzucić 15. O! Spadałem trupa, dostałem kredyty. Dobra, ale ten granat niby dostaliśmy. Wyposażenie taktyczne. Granat odrzucający. O panie, jak go użyć? Jest jedna sztuka, czy wiele? A, okej. Okay. Nie było tematu. Zablokowane przejście. Łukaszek, jesteś? O, uwaga, jestem. O, trupy na czerwono się teraz pojawiają. Jak użyłeś tego hajdża? A ten Y to trzeba przytrzymać, żeby tą falę wywołać. Uwaga, z tyłu. Trzeci level wbity z rozmachem. O, uwaga. Jak to rzuciłeś? lewa gała. Trzeba przycisnąć. A, co tak? Co ty gadasz? Jakie to dziwne co najmniej jest. Jeszcze żeby prawą, bo trzeba to zrobić, to bym zrozumiał, ale czemu lewą? Tą, którą się tak... Po ascencie to będziemy mieli tak powykręcane palce. Już widzę, jak zaraz będziemy wszyscy we trójkę rzucali tymi granatami. No patrz. A, ja już nie mam. On się ładuje chyba, wiesz? Tam jak się rozkleci. Cooldown ma. Wow. Czyli trzeba oszczędnie. Z tą mi palec zdygnął. Uciekaj. Uciekaj, bo z kolegami idę. Wychodzą. Jak się odsuwają? A co mamy robić?
Taktyczny odwrót. Cholera, nie chciałem tego powiedzieć. Tu coś jest, jakaś kropka. Patrzcie. Tu macie heala, Łukaszek, małego jeszcze. Bierę. A nadal nic nie ma? Nie wiem, a gdzie nas misja prowadzi? Tutaj, to możemy pójść tam najpierw. Bo już byłem, nic tam nie ma. Nic nie ma? Dobra. Czyli takie liniowe trochę na początku. Oho. O, fioletowy. Ło, jaka rozpierducha. Chyba tam na dół trzeba iść. Odmowa dostępu. Odmowa dostępu. O, to będzie jakiś boss? Nie. Nie wiem. To można iść, ale mamy iść na dół. Tu jest jakieś przejście tutaj. Podejrzewam, że to i tak wyglądamy tu, jakbyśmy tu byli już. Mm-hmm. Te miejsca są dość podobne do siebie. Dobra, idźmy na dół, tak jak mapa prowadzi. Czekajcie, są szafeczki jakieś. Sieć przerobu odpadów. Gdzie jesteś? Gdzie poszliście? O. Misje główne, misje poboczne. O-o. Uciekajmy. Co ty zrobiłeś? Coś wybuchło. Ty przebiegł koło nas i nas olał. Poszedł dalej. Ściana wybuchła. A ja taki widok straciłem. No. Trupa się nie da przeszukać? Ja zdrowy jestem. Na pewno. Nie mówię na umyśle. Co ty masz, kurde, za... Rekt? VR-y mamy na oczach. Tak, tak. O-o. Ten wygląda na dużego. Granatem w niego. Już są, tak. Jeszcze się ładuje. Ty, mi też. Są, rekt. Oho, jeszcze skacze. Przecież wskoczył na mapę. Ty jak mi gryzie. O. Jeszcze rakietami strzela. Nie jest taki trudny. Ty nas jest trzech, nie? Pamiętasz? Haha, unik. Ale ty, nie ma friendly fire, ale sobie zasłaniamy cele, nie? To jest no tak. Słabe. O, padłem. Ratunku. Jak w Fortnite'cie. Nie patrzyłem kompletnie na życie. Co jest? A, to jest skrzyneczka. Odmowa dostępu. Ja ci dam odmowę dostępu. Dawaj skrzynkę. Gdzie dalej masz odmowa dostępu. Tu jest. Gdzie masz tą skrzynkę? No to. A tu to znaczy gdzie? A tam już po raz. O, otworzył. O, legendarne. Hydrauliczny cios. Ulepszenie. Ulepszenie. Nie doczytałem niestety. Ktoś doczytał? Nie. Ulepszenia. Mam hydrauliczny cios. Cios wyprowadzony z potężnym hydraulicznym wzmocnieniem, który odrzuca cel na sporą lewy odległość. Lewy bumper i prawy bumper trzeba nacisnąć. Na raz? Tak. No fajne. To już się nie będziemy cofać. Hadouken! Z tyłu. O, to też się ładuje. A. Niestety.
O, tu jest skrzynka na dole. Mhm. No właśnie chciałem ją przez ścianę chyba otworzyć, ale... O! Przypaliłem. Nie wiem, czy się wysadziłem, czy nie. A Ascent, ale... jest, Ascent jest też w tym? W Game Passie na PC, czy nie? Jest. To pingnijcie mnie jak coś. Piotruś, nie byłbyś zainteresowany? Nie wiem. Na czwartego? Dobra, zaraz wracam. Teraz mnie oświeciło. O! Ciekawe, czy jest co-op. Znaczy ten, crossplay. Crossplay. Nie mogę tego otworzyć. Ale powinien być, mi się wydaje, w takiej gierce. Chyba się nie da. O, skrzynka. Wyszedł mały. Mnie. Kurde, to, że nie przelatują kule przez nas, to jest trochę upierdliwe. To pomyśl sobie, co czułem, jak grałem łucznikiem w... Dark Alliance? Dark Alliance. Tam też tak było? No. Tak. To nic nie ma. To można pod tym przejść? Nie. O. Głębsztok. To o czym mówił tamten, co leżał. No. Czemu żeś go zabił? Wiesz, mi się podoba ta gra za zabawę perspektywą. To samo było w tym, w... Nier Automata. Strasznie mi się to podobało. Idziemy choć na razie w przeciwną? Tak. Możemy. Choć sama gra to... Nie do końca moja bajka, ale podobało mi się to. Trochę irytujący sposób zapisu jest. Tak, że musisz tych budek szukać, to było słabe strasznie, ale sam... A to tak samo w tym. Kurde, jak się to nazywa? Czyli w prawo. O Jezus, jak ta gra się nazywa? A o czym była? Zaraz ci powiem. Poczekaj. Stój. A nie, boję się, że mnie wyrzuci, jak wejdę w menu. No nie, przypomnę sobie. O, tej. Mafii tej japońskiej. Yakuza. No. O, Yakuza, no. Chciałem, że można tu podejść. Tylko tam też masz tak, że oprócz tego, że masz zabawę perspektywą, to jeszcze strzelasz w różnych płaszczyznach? Nie, w Yakuzie nie. Chodzi mi o te zapisy, że budki trzeba użyć. A, okej. Okay. To coś było na dole, czy nie? Nie, to jest winda. Chyba do windy. Enter. No nie, nie zdążyłem. Coś ciekawego miałeś? No. Zwiecha? Ekran ładowania. Ukryty. Nie, windą jedziemy. No tak się ukrywa właśnie ekrany ładowania. Jak w pierwszym Mass Effect'cie. Jeszcze muzyczka. Gra od Neon Giant, czyli to był ten. Prolog. Prolog taki. Ale takie ładne nawet. Ogólnie tak. I że jakiś ray tracing chyba nawet się pojawia, bym powiedział. Szczerze powiedziawszy, nie jestem do końca fanem takich klimatów, ale zobaczymy, jak to się rozkręci.
To taki cyberpunk trochę. No tak. Dokładnie nawet, to jest taki cyberpunkowy świat. Taka mniej zbagowana. Co... Jeszcze zobaczymy. Tu są ten... dźwięk słodyczy sprawiedliwości, spoko. Tutaj opinie są podzielone. Co do ilości tak? bugów. Musimy iść w prawo. Chyba w lewo. No w te drugie prawo, mówię przecież. O, BioChoice. BioChoice Pharma. Można podchodzić do tych statków. I je otwierać. O, faktycznie. Ty, deko jakieś znalazłem. Koszulkę, nową żonobijkę. To wszyscy chyba dostali? Nie, tamto nie chcę iść. A nie, nie ma. Znalazłem jakiegoś szark coś tam. Bo te skrzyneczki są na górze. Tu jest winda. Tu nic nie ma. A, bo tu już jest koniec. Tak, otworzyłem wszystko, co było możliwe. Dobra, to wyjaśnione już. Już go wyjaśniłeś? Tak. Możemy. Teraz to już nic. Dziękuję bardzo. Dobra, to tu w dół musimy iść, bo tu jest ten. Wejście. Czasami tak jest, że musisz kogoś zapytać, żeby sobie przypomnieć. Tak, wystarczy zadanie pytania, nawet nie musisz odpowiedzi usłyszeć. Podlot. Jesteście? O, tam są skrzynki na dole. O, co to za lak? O, ja też go miałem. Tutaj są strażnice. Galaktyki. Tak. O, coś fioletowego znalazłem. Podstawowy komponent. To chyba wszyscy dostajemy. Jakieś... No, może to są jakieś te do ulepszania przedmiotów. No, pewnie tak. A, bo tu już nie ma przejścia. Ale tutaj coś, na tej minimapce coś tutaj masz. No to w budynku. Ja jestem zdrowy. O, wielka skrzynia czerwona w budynku. Tak? O, dawaj. Niebieski. D10, podstawowa kamizelka techniczna. Ja jestem na górze. Podstawowy komponent. Wyłącz. Podnieś. Zobaczymy, co się stanie. Kamizelka. Podniosłem. Chyba wszyscy dostali. No. O, ubrałem się. Wypada. Tak, bo nie było puste miejsce. To nic nie ma. O! Kleister 13. O, jest i świnia. Albo nosorożec. Mijaliśmy takich tej rasy już kilku. Po drodze albo, albo świnio nosorożec. Świniorożec. Guziec, taka świnia z Afryki. Tak. To jakiś bar. O, z gościem można się pogadać. Dziś impreza zamknięta. Wstęp tylko dla szybkich. Rozumiem, ja jestem szybki. Ja tam... Zwinny jestem, ale nie mogę wejść. Moment. Trzeba pogadać. Dziś impreza zamknięta. Wstęp tylko dla szybkich. Myślałeś, że tobie powie coś innego? Tak. Może jestem idzie. Szybszy. Tak, niż błyskawica. O, skrzynka. O, bartender.
odbierz należne nagrody. Dawaj fanty. O nie, coś mi się zawiesiło. Nie ma żadnych żadnej nagrody, ale bieda. Widziałeś kiedyś gromiarza z bliska? Gadałeś z jakimś? Ja nie, człowieku. No nie, nie mogę wyjść z menu. Jak to? No, mam kamerę na barmana i żadne jego menu. Nic nie mogę kliknąć. Blokada lodu 2, nie można otworzyć skrzynki. A gdzie jesteś dokładnie? Nie wiem, ale tu są... patrz, tu są różne rzeczy. Jest jakiś gościu od eliksirów. To normalnie są sklepy. No, takie główne miasto może. Killpointa znalazłem. Weapons. Chyba muszę wyjść. Jeszcze raz wejść. Podoba mi się to. I co, odbagowało ci się, czy nie? Nie, wyszedłem. Wyślę ci zaproszenie. Spróbuję dołączyć, bo tam można było samemu. No dobra. O, teraz kumam. To jeden obrońca. Trzeba rozkminić, jak otwierać te skrzynki, które mają zabezpieczenie lodę 2. Aha, to jest tak, że są zdublowane przedmioty. Jak do sklepu pójdziesz, to masz ilość sztuk. Chciałem sprzedać, nie kupić. Chyba, że sprzedajesz właśnie nasz majątek. Czekaj, jak sprzedać? Myślisz, tu jest sprzedaj, dobra. Myślisz, że ci ten majtki znikną z ekwipunku? Tu jaka fajna givera. 15 tysięcy? Wróciłem. O. Mam 600. Karabiny maszynowe. Wtedy miałbym 11, to dalej mi będzie brakowało na to. A i ostrzega, jeżeli ostatnią sztukę sprzedajesz czegoś. Kumam. To jak kupisz jedno, to każdemu kupisz? Nie, raczej. A wszyscy dostaniemy? Przedmioty. Gdzie mam kasę w ogóle? Gdzie jest moja kasa? Zasoby. Gdzie jest moja kasa? A, sprzedaj broń. Lęk, obrońca. A, no wiem, że nie mam, ale chciałbym wiedzieć, ile mam. Broń mogę sprzedać. Zasoby to chyba jest twoja kasa. Jak wejdziesz sobie tak, na broń. Mi się tak wydaje. A, że to 4. Dobra, kumam. Mam 4162. Ja mam 6145. No bo kupiłem przez przypadek coś. A ja mam 5,5. Karabin szturmowy bym chciał. A ten z młotem, to co to tu jest? Gunsmith. O, tworzenie broni. Jakieś mam ulepszenie, którego nie mogę sprzedać, a gdybym mógł je sprzedać, to bym je sprzedał za 6500. Fuck. O, przedmiot... a czymś innym się handluje. Dwa. Nie o, tu można ulepszyć u gościa. Broń. Mam tylko luźne spodnie, które mogę opchnąć. Ty, jaki mech tu stoi. O, skrzyneczka. Kasa. Co, idziemy dalej? Ten z młotkiem na mapie ulepsza broń. O, taki kowal. O, no właśnie, to zastanawiało mnie, kto, co to jest. Grafter. Rozpocznij zabieg. Przeglądaj chrom. Co to jest? Armor Vendor. Nie kumam. O, można się ten ulepszyć. Umiejętności. Genetyczna modyfikacja? Umiejętności.
Jest. Biologia, płeć, twarz, pigment, tatuaż na twarzy. Tak, od tego momentu już nie będziemy tacy sami. Wzór koszulki można zmienić. Kawaii. Kawaii. Biorę kiedyś, to. Kiedyś pamiętam, że był taki magazyn kawaii. W Polsce sprzedawany. I któregoś razu był nawet... były kasety wideo z tym skinowym Dragon Ballem. I była wielka encyklopedia Dragon Balla w tym kawaii. Nie podoba mi się to. Wygląd Woroni, Dirty Chrome. O, zmieniło mi wzór koszulki, ja nie chcę. Dobra, umiejętności. Wygląd Woroni. Określa ilość ładunku taktycznego otrzymywanego za zadawanie obrażeń. A, czyli to nie jest cooldown, tylko im więcej wlepisz obrażeń, tym szybciej ci się granat naładuje. O. To jest tak. To fajne. Określa współczynnik trafienia krytycznego. O, to mi się podoba. Obsługa broni. Określa szybkość przeładowania i zmiany broni. Celowanie. Rozrzut. Określa odporność na ogłuszenie, obalenie i zachwianie. Tem odnowienia uniku. Maksymalny poziom zdrowia. Ilość energii. To ja bym chciał ten, to. Mnie nie stać. O, bo to ten, to za pieniądze się robi. No dobra. To ja właśnie sobie polepszyłem trafienia krytyczne. 3 razy. Umiejętności? Punkty umiejętności. A, bo mam dużo jeszcze, 4 teoretycznie, tak? Nie, albo jest zakryty. Nie rozumiem. Prawym, mam niby 7, tak mi się wydaje. Te 7 gwiazdek, co jest na górze i to się tak migocze świeci, czy jak to. Tak, ja mam 4, ale to i tak kosztuje, mimo wszystko. O. Obsługa broni. Określa szybkość przeładowania i zmiany broni. Powiązany atrybut motoryka. Celowanie. Określa stopień kompensacji rozrzutu broni. 7800. Jakieś uchylenia uniki można to robić? Ja nie wiem, czy się ulepszyłem. Bo jedna rzecz mnie zastanawia, bo tutaj jest coś takiego jak bateria wewnętrzna. Określa maksymalną ilość energii powiązany atrybut geometria. Nie naładujesz tego kozackiego chromu dobrymi myślami. A dobra, już kumam, co to za pieniądze. To wyzeruj umiejętności kosztuje, czyli można się zresetować za hajs. O, to też spoko. Za hajs można się zresetować, a rozdajesz normalnie punkty. Bo w Dungeons & Dragons nie można było resetu zrobić. Nie. Widzisz, masz wyzeruj umiejętności, koszt to, czyli potrzebujesz no to... chyba 100 tych punktów, żeby zrestartować. Nie, to jest hajs. Tak? Tak. Bo jak dodajesz sobie, to rośnie i koszt. Kurde, zastanawiam się, co dać. Parametry życiowe, baterię wewnętrzną. Ta bateria wewnętrzna armor. Jest nie do końca logiczna. Ja wziąłem HP. Ja wziąłem... tam dużo rzeczy może... w sumie można sobie wziąć. Ja sobie chyba wezmę w celowanie dam 1, w trafienie krytyczne chyba sobie dam 2 na razie. Parametry życiowe sobie dam 2. I chyba tak zostanie. Dobra, tu damy 1. Parametry życiowe... 2. Energia. Boże, trafienia krytyczne, zmysł taktyczny.
Ograniczenie rozrzutu. 800. Zezująca przyłbica. Dobra, ja chcę. To co, idziemy dalej? Czekaj, jakiś pancerz sobie kupię. Tak, ja chcę to. A, to jest tempo odnowienia uniku, okej. Dużo statystyk jest różnych. Ta bateria mnie cały czas zastanawia. A tu już nie kupię nic. Jak coś jestem, mogę iść w stronę, że tak powiem, punktu zbornego. Dobra, dam jeden w tą baterię. Nie mam bladego pojęcia, co to robi. No, energię. Tam na pewno będzie potrzebna do czegoś. Dobra, się. To widzę jakieś teksty przede mną. Tak. Gdzieś mogę wejść. Ładować się. O, skrzynkę też widzę. Siema. Siema. Coś tu się dzieje. A, to tu trzeba. Pogadać z tym, ten. My very own grateful abbot. The ascent group went into immediate default after the corporate AI filed for bankruptcy one subcycle ago. Ooh, that's a statistic there. This year Energize. And we've yet to receive an official statement. Ten wygląda jak przyłbica. With some claim it's gone into default mode. If this is true, without AG security, corporate draft teams will already be moving in on the lock jewel. As I always say, one jakie fajne. Na pierśnik kamieniarz lekki.